Cześć dziewczyny! Kolejny dzisiaj trening przed nami, kolejny weekend, ale pogody jak nie ma, tak nie ma. Dlatego odczuwacie pewnie spadek energii, ale najlepszą metodą na to jest zrobienie treningu. Dzisiaj polecam Wam zrobienie treningu z wykorzystaniem wózka. Zaproponuję Wam 4 ćwiczenia, każde z nich będziecie wykonywały od 10 do 15 powtórzeń. Przed nami 5 minut szybkiego marszu. Pamiętaj, aby dziecko było zawsze zapięte w pasach. Jeżeli nie masz przeznaczonego wózka do biegania, to tylko i wyłącznie możesz z dzieckiem maszerować. Zapraszam na 5 minut szybkiego, energetycznego marszu. Przed nami 4 ćwiczenia wykorzystujące wózek. Pierwsze ćwiczenie, dziewczyny. Pamiętaj, aby wózek był zawsze zablokowany. Pierwsze ćwiczenie, wykonujemy pompkę. Stajemy około kroku od wózka. Ciało jest wyprostowane, mięśnie brzucha napięte. Jedna linia głowa, pośladki i kręgosłup. I wykonujemy pompkę na wózku. Możemy dodawać buziaka na naszemu dziecku. Jeżeli nie dasz rady wykonać 10 powtórzeń, wykonaj tyle, ile jesteś w stanie zrobić. Chwila odpoczynku, rozluźniamy ręce i przechodzimy teraz do kolejnego ćwiczenia. Wykonujemy, na przemian podciągamy kolana do klatki piersiowej jak najszybciej w tempie. Pamiętaj o oddychaniu, plecy są proste, brzuszek mocno napięty i wykonujemy 10 powtórzeń. Raz, dwa, hop, 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 hop. Chwila odpoczynku i przechodzimy do trzeciego ćwiczenia. Wykonujemy pompkę z równoczesnym liftem nogi w górę. Na przemiennym, raz prawa noga w górę, raz lewa noga w górę. I buziaki dla dziecka. Łokcie są prowadzone blisko ciała. Palce zadarte, skierowane w dół. 10-15 powtórzeń, chwila odpoczynku, stajemy naprzeciwko dziecka, w półprzysiadzie, plecy są proste i wykonujemy krótki ruch pulsacyjny, od 10 do 15 powtórzeń. Rozluźniamy nogi i całość powtarzamy jeszcze raz. Dopiero później przechodzimy do szybkiego marszu.